Dzisiaj po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Zdrowia Psychicznego na Politechnice Opolskiej. Jest to święto, które już na świecie jest obchodzone od 32 lat, ale u nas to dopiero pierwszy raz taka inicjatywa, takie wydarzenie miało miejsce. Celem tego wydarzenia, tego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, a także jak zapobiegać, chronić, jak po prostu dbać o to zdrowie. Potrzeba jest duża. Badania, które wykonaliśmy, przedstawiliśmy wyniki na Politechnice Opolskiej, jasno wskazują, że ten dobrostan studentów jest zaburzony. Jest wysoki odsetek występowania zaburzeń depresyjnych, nawet myśli samobójczych, podwyższony poziom stresu. Także to też było moje zainteresowanie naukowe, bo tak naprawdę cykl habilitacyjny dotyczył między innymi tego dobrostanu psychicznego studentów i próby ich jakby zaspokojenia tych potrzeb poprzez aktywność fizyczną. Spacer po lesie jest rzeczywiście takim rodzajem terapii, bo możemy to nazwać rodzajem terapii, który bardzo nam pomaga. Pomaga nam wyciszyć galop myśli, który nas zwykle dopada. Pomaga nam się zrelaksować po ciężkim dniu w pracy. Pomaga nam poukładać wszystko, jeżeli musimy przygotować się do ważnej prezentacji czy ważnego zadania. To właśnie taki 45-minutowy spacer do lasu pozwoli nam odpocząć, pozwoli zrelaksować mózg, ale też pozwoli na aktywność tego mózgu, czyli tak naprawdę gimnastykę mózgu w obszarach, którego na co dzień nie używamy. Czyli możemy wtedy bardziej korzystać ze wzroku, ze zróżnicowania tego, co do nas dociera. Możemy korzystać ze zróżnicowania dźwięków i postrzegania tych dźwięków, które nas otaczają, ale także możemy właśnie popatrzeć na przepiękne kolory, na grę światła w liściach, na to, co w tej chwili nas otacza, czyli przepiękną, złotą polską jesień, i to będzie na nas wpływało relaksująco. Badania pokazują, że już 15 minut spaceru w lesie, takiego właśnie w pełni uważnego, w duchu mindfulness, pozwala osiągnąć obniżenie poziomu kortyzolu we krwi, czyli obniżenie poziomu stresu, a więc redukcję tego stresu, który codziennie nas dopada. Aromaterapia to jest bardzo szeroki temat i wpływa ona niesamowicie na nasz dobrostan, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Także tutaj o tym wiele badań naukowych, wiele książek powstało. Ja osobiście uwielbiam aromaterapię za jej niesamowite właściwości właśnie w obrębie zdrowia psychoemocjonalnego i można tutaj z ogromną skutecznością w naturalny, bezpieczny sposób wspomagać pracę swojego mózgu, układu nerwowego. Także jest tutaj naprawdę ogromny potencjał do pracy z takimi schorzeniami i zaburzeniami jak depresja, nerwica, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia ze spektrum autyzmu, bezsenność. Także naprawdę można by wymieniać w nieskończoność.